Sieniawka. Sztolnie pod kompleksem pokoszarowym. W tej części chciałbym przybliżyć Wam temat podziemnej części kompleksu w Sieniawce. Będzie tu mowa o sztolniach korytarzowych, pokopalnianych wyrobiskach, które tu Niemcy zaadoptowali, prawdopodobnie na podziemne warsztaty oraz laboratorium. Choć do końca nie wiadomo, czy nie powstawały tu inne tajne projekty, jak choćby V2. Chodniki mają się znajdować pod byłym kompleksem fabryczno-obozowym, ale również pod polami przylegającymi do kompleksu, który działał od 1943 roku do marca 1945 roku. Zadanie nie jest łatwe, ponieważ od zakończenia wojny minęło przecież 77 lat. Czas oraz ingerencja ludzka wiele pozmieniała na tym terenie. Obecnie w dalszym ciągu postępuje dewastacja tego, co jeszcze pozostało. Teren tajnej fabryki, tajnej, bo przecież do dzisiaj nie wiadomo, co mogą skrywać tutejsze podziemia, Niemcy zaczęli maskować pod koniec wojny 1945 roku. Część wejść do tuneli została wysadzona. Inne zostały zasypane, a jeszcze inne zabetonowane i zasypane. A poza tym, by bardziej utrudnić eksplorację, sztolnie zalano wodą. Co zresztą nie było takie trudne. Wystarczyło tylko odpowiednio pokierować strumieniem wody, która znajduje się w sztolniach na różnych poziomach. Tu warto zaznaczyć, że woda wcale nie musi być doprowadzona z Nysy ani jakiegoś innego zbiornika na powierzchni. Gdyby wszystkie korytarze były wybetonowane, to by to wtedy miało jakiś konkretny sens. Ale tutejsze chodniki pokopalniane mają obudowę drewnianą i woda, która spada jako deszcz, przenika następnie do środka. Tylko niewielka część korytarzy, łączników, schronów, śluz oraz pomieszczeń została wymurowana lub wybetonowana. Ta część, która była najważniejszym miejscem w całym kompleksie. Z reszty pokopalnianych chodników należało odprowadzić wodę, z czym Niemcy mieli największy problem. Po wydrążeniu tuneli odwadniających oraz wyprofilowaniu chodników z 2% spadkiem, by woda mogła swobodnie spływać, problemu w pewnym stopniu się pozbyto. Wybudowano również studnie rewizyjne, przelotowe, w których płynęła odprowadzana woda. Jedną taką studnię widziałem na własne oczy, za nieistniejącą dziś wsią Biedrzychowice. Znajdowała się na polu, mogła mieć średnicę 2 lub 2,5 metra. Był to krąg metalowy o głębokości około 4 lub więcej metrów. Krąg wtedy wystawał z ziemi na około 20 cm. W środku przedzielony był na pół. W tym miejscu znajdowała się dość ciężka metalowa klapa. Ciężka, bo woda napływająca zbierała się do pewnego momentu, by następnie pod jej naporem uchylić klapę i wypuścić nadmiar wody. Co ważne, woda nie mogła się cofnąć z powrotem. Oczywiście wszystko trwało dość szybko i sprawnie. Takich studni na pewno jest więcej. I żeby podnieść stan wody w chodnikach, wystarczy takie klapy zablokować albo całkowicie taką studnię zasypać. Nagromadzona tam woda wytworzy ciśnienie. Na polach zaś położono kilometry drenów, by zbierały nadmiar wody, a następnie odprowadzały do studzienek zbiorczych. Wróćmy jednak do tematu sztolni i chodników. Chodniki znajdują się tu na różnych głębokościach, od 2 do 4, 6 metrów, do nawet 12-14 metrów w głąb ziemi. A to dlatego, że w tym miejscu była wcześniej kopalnia węgla brunatnego. Powiedziałbym takie bieda szyby.
węgiel kiedyś nie wydobywano jak obecnie, kiedy to zbiera się nadkład, by dostać się do złoża węgla. Wtedy węgiel wydobywano jak szła żyła węgla, metodą głębinową, która oparta jest na podziemnej pracy górniczej, a opiera się na budowaniu podziemnych korytarzy, co pozwala dotrzeć do złóż znajdujących się głęboko pod powierzchnią. Tutejsze podziemia to przysłowiowy ser szwajcarski. Dziw aż bierze, że do dzisiaj nawet jednego metra nie ma odkrytego. I nie ma w tym nic dziwnego, że ludzie pytają, dlaczego grupa, która tu prowadzi jakieś poszukiwania, niewiele osiągnęła w tym kierunku. Powiedzmy, że grupa działa od jakichś 15 lat. Większość odkryć mogą zawdzięczać tutejszym złomiarzom oraz postronnym ludziom. A przecież od jakiegoś czasu wiadomo, gdzie znajdują się wejścia do podziemi. Zastanawia więc fakt braku działań w tym kierunku. I nie mówię o jakimś tam bezproduktywnym grzebaniu w ziemi, tylko o konkretnych działaniach, jak w niedalekim Lubaniu na Kamiennej Górze, czy w Polkowie na wzgórzu Ryszarda. Nie mówimy też o jednym wejściu czy dwóch, ale o kilkunastu wejściach, które mają się tu znajdować. Spróbuję Wam teraz pokazać na zdjęciu, które zrobili Amerykanie, widoczne wejścia do podziemi, o które jakiś czas temu pytała ich tutejsza grupa. Amerykanie odpowiedzieli, że nic nie wiedzą o podziemiach pod Siniawką, bo to nie była ich strefa. Powinni raczej o Siniawkę zapytać Rosjan. A może należało zadać inne pytanie, na przykład co robił tu von Braun albo Jürgen Urterup. Zdjęcie lotnicze zrobione prawdopodobnie przez Amerykanów, tych samych, co nie słyszeli i nic nie wiedzą o Siniawce. Spróbujmy zatem policzyć widoczne wejścia do podziemi. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć oraz numer 10 w bloku więźniarskim i przynajmniej dwa wejścia na polach w kierunku Białopola. Dużo tego, prawda? Ale prawdopodobnie mogło być więcej w budynkach czy halach, czego oczywiście na zdjęciu nie widać. Zdaję sobie sprawę, że nie wszystkie punkty to wejścia. Mógł być to na przykład bunkier albo jakaś studnia. Spójrzmy na inne zdjęcie lotnicze z czasu wojny. Przedstawię ono dwa wejścia większe i jeden otwór mniejszy, numer 3. Wejście numer 1 zostało odkopane przez tutejszą grupę poszukiwawczą w 2017 roku. Prawdopodobnie służyło do odprowadzania wody. Odkopane i pozostawione. Dlaczego nie eksplorowane? Nie wiem. Numer 1 dla mnie jest ciekawy i zagadkowy. Myślę, że jest wymurowany do granicy pola. Przed wojną była to część lotniska. Na tym zdjęciu nic nie widać ciekawego, ale gdy usuniemy roślinność i drzewa, robi się ciekawie. Widać, że w tym miejscu ziemia osiadła, zrobiło się zapadlisko. Prawdopodobnie chodniki pod polem to stare sztolnie pokopalniane, które teraz mogą mieć ponad 100 lat. Nie dziwi więc fakt, że się zapadają. Na tym zdjęciu widać, że zapadlisko idzie w dół, w kierunku Kopaczowa. W tym miejscu jakby zanikło albo się rozdzieliło na dwie części. Po prawej stronie niedaleko jest pałac w Kopaczowie, a dalej jakieś 500 metrów znajdowały się baraki obozowe. Mnie interesuje ostatni budynek w Kopaczowie, który znajduje się po lewej stronie. Kiedyś pan mieszkający w tym budynku opowiadał, jak na swojej posesji chciał coś wykopać koparką. Cytuję: za bramki krzyknął do mnie sąsiad, stary Niemiec, który to pozostał po 45 roku. Panie Myrda, a co pan tam kopiesz? Zgubiłeś coś pan tam? Gdy machnąłem ręką,
jeszcze krzyknął: nie kop pan tam, bo jeszcze spotka pana coś złego. Obecnie Niemiec już nie żyje, ale słowa, które wypowiedział, mogą dać wiele do myślenia. Być może coś tu jest związane z kompleksem sieniawcy. Tylko co? Jakiś korytarz tędy przebiega? A może było tu też wejście do podziemi? O czym może, ale nie musi świadczyć miejsce w pobliżu budynku, zakreślone na żółto. Od budynku do granicy z Niemcami rzut beretem. Sztolnia numer 2, obecnie przysypana ziemią, znajduje się gdzieś tu. To wejście o tyle jest ciekawe, co tajemnicze. A wszystko stało się za rządów Włodzimierza Cimoszewicza z SLD. Jakiś Niemiec prowadził to swoje wykopki, bo inaczej tego nazwać nie można. Podobnież Niemiec prowadził legalne prace, które miał załatwić z Urzędem Marszałkowskim. Zezwolenie miał do połowy sierpnia 2006 roku. Miał też dostać jednego z archeologów jeleniogórskich do nadzoru. Ale trudno uwierzyć, by archeolog siedział tam cały czas. Dziś nie wiadomo, czy robił to zgodnie z prawem i co przez ten czas wywiózł do Niemiec. W Sieniawce i Bogatyni aż huczała na ten temat, ale miejscowe władze na czele z Andrzejem G. na sprawę przymknęły oko. Następnie Niemiec wejście zasypał. Tak dokładnie, że dziś nie ma po nim śladu. Po Niemcu też. Obok numeru 2 znajduje się mniejsze wejście. Prawdopodobnie to tunel techniczny. Mógł służyć jako szyb kablowy do stacji paliw. Ale nie jest też wykluczone, że łączył się z innymi chodnikami. Wejście numer 4 umiejscowione za halami linii montażowej, na samym jej środku. Może sugerować, że był tam schron oraz jakieś magazyny z częściami. Powinien też łączyć się z pozostałą siecią tuneli. Myślę, że raczej nie ma problemu z jego namierzeniem. Piątka to prawdopodobnie też jakieś wejście, ale kompletnie nic o nim nie wiadomo. Być może to jedno z miejsc, które po wojnie próbowano spenetrować, ale natrafiono na wodę w chodniku, z tego powodu praca zaniechano. Trzeba dodać, iż niektóre wejścia do podziemi zostały uprzednio wysadzone przez uciekających Niemców. Dzisiaj wiele się zmieniło, co widać na zdjęciu. Wejścia numer 6 i 7 wiążą się chyba z mroczną częścią kompleksu. Prowadzą, znów muszę użyć słowa prawdopodobnie, do hali czy hal, które znajdują się pod boiskiem sportowym. Z wejściem numer 8 tworzą śmiertelny trójkąt. To tu według świadków mają być pochowani jeńcy obozu, a może też więźniowie z innych obozów, po których wszelki ślad zaginął właśnie w tej okolicy. Zgładzeni zostali również żołnierze z batalionu strzegącego obozu w Sieniawce oraz niemieckojęzyczni pracownicy obsługi fabryki. Czy to właśnie tu spoczywają wielonarodowe szczątki pomordowanych? I czy nie należy im się godny pochówek? A w drugiej kolejności postawienie pomnika, który by to upamiętniał? A nie odwrotnie? Obiekt numer 9 to być może schron. Lecz jaki by miało sens maskowanie schronu? Wejście do podziemi o numerze 10 znajduje się w byłym bloku więźniarskim. Choć nie jest widoczne, to jednak zaznaczyłem, bo ten beton od tak się chyba nie zapadł. Wejścia prawdopodobnie do sztolni numer 11 i 12 o niewiadomym przeznaczeniu, być może stare.
do tak rozległych korytarzy i hal oraz warsztatów, które znajdowały się pod ziemią, potrzebny był tlen, czyli świeże powietrze, które musiało być tam tłoczone przez odpowiedni system filtrów. Czy to mogło znajdować się tu? To nie jest wykluczone. W dobie szykującego się kryzysu gospodarczego w Worku Turoszowskim, a co za tym idzie, braku pracy w tym makroregionie, powinno zależeć naszym włodarzom gminnym na każdym miejscu pracy. A właśnie tutejsze podziemia, czy w Sieniawce, czy też Bogatyni, stworzyłyby warunki i takowe miejsca pracy. Zaś Bogatynia oraz region znany mógłby być na całym świecie, co dałoby następne miejsca pracy. Przy okazji to, co wczoraj było tajne, dziś stałoby się jawne. Lecz żeby do tego doszło, musi się stać coś jeszcze. Już wyjaśniam. W Gminie Bogatynia mamy wiele osób, które poza pracą próbują znaleźć czas na swoje zainteresowania, czyli hobby. Nie sposób tu wymienić wszystkich, ale są tu grupy kibiców sportowych, grupa morsów, motocyklistów oraz osoby, które zajmują się eksploracją albo są jej fanami. Czy więc nie ma tu ludzi z pasją, którzy mogliby założyć grupę eksploracyjną, taką z prawdziwego zdarzenia, nie tylko z ładnej nazwy? Byłaby to przeciwwaga dla tutejszej grupy, która zrobiła dużo dla Sieniawki od strony dokumentacyjnej, ale niewiele by to potwierdzić w terenie. Nasza gmina jest wyjątkowa. Mamy tu wiele ciekawych i tajemniczych miejsc, które czekają na odkrycie. I nie mówię tylko o Sieniawce i Bogatyni. Mamy tu nawet zatopiony czołg, o czym niektórzy nawet nie wiedzą. Jest wiele zagadek do wyjaśnienia, nawet dla kilku grup. Dobra nagromadzone w podziemiach Sieniawki mogłyby zapełnić muzeum, które mogłoby tu powstać. Mówię o maszynach, narzędziach oraz technologii. A dobra takie jak złoto zasilić Skarb Państwa oraz muzea w Polsce. Jak na razie wszystko się tu wala bez ładu i składu, a tutejsi złomiarze kończą dzieło zniszczenia, choć i oni mają swój wkład w odkrywanie tajemnic. W dzisiejszym odcinku to by było wszystko. Pamiętajcie, jeżeli się podobało i chcecie jeszcze oglądać podobne materiały, wystarczy wcisnąć subskrybuj, a będziecie na bieżąco. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.